Witam wszystkich bardzo serdecznie. No cóż, no mamy nowe rondo w Kisielinie. Nazywa się Błękitny Kisielin. Ale na początku chciałabym bardzo serdecznie przywitać Was wszystkich. Witam przewodniczącego Rady Dzielnicy, pana Mariusza Zalewskiego. Witam pana Andrzeja Brachmańskiego. Witam piłkarzy, byłych piłkarzy Błękitny Kisielin. No i założycieli drużyny Błękitny Kisielin. Tak wiem. Jak już tutaj zgromadzeni wszyscy wiemy, drużyna, która powstała w 1989 roku, była do 1998 roku. W tym okresie Kisielin żył tą drużyną. I kibice, i piłkarze byli bardzo graną grupą ludzi, którzy świetnie się bawili, a tym samym zdobywali duże sukcesy, bo rozgrywek w C-klasie dotarli aż do czwartej ligi piłkarskiej. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie czterech panów, którzy założyli tą drużynę. I to jest pan Andrzej Piotrowski, pan Stanisław Łebek, pan Piotr Głuszak i nieobecny dzisiaj pan Waldemar Siusta. I poprosiłabym ich o uroczyste odsłonięcie tablicy. Zapraszam. Odsłoniliśmy nazwę ronda w dzielnicy Nowe Miasto w sołectwie Nowy Kisielin. Ronda nazwanego imieniem Błękitnych Kisielin. Nazwa to uczczenie tych ludzi, którzy zasłużyli się dla tej małej, lokalnej społeczności swoją działalnością. Myślę, że będzie to wpisywać się w tę historię, która jest tworzona w tej chwili, tę historię współczesną, ale będzie również uszanowaniem tego, co mieszkańcy sołectwa Nowy Kisielin zrobili dla tej miejscowości. No ja również w imieniu swoim mieszkańców chciałabym serdecznie podziękować za pozytywną opinię miasta, za nadanie takiej nazwy rondu. Naprawdę Kisielin w tym okresie 89-98 żył tą piłką, żyli nim piłkarze, żyli mieszkańcy, także tu naprawdę w tym okresie się bardzo dużo działo, a sama drużyna, jak już wszyscy wiedzą, bardzo daleko zaszła w rozgrywkach ligowych. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że w ogóle taka inicjatywa wyszła tu od naszych mieszkańców. No i mamy duży szacunek, że nam pozwolono na to nazwać rondo naszą nazwą byłej drużyny. Dziękuję bardzo. Serdecznie w imieniu zarządu byłego klubu piłkarskiego Błękitni, osób, które przyczyniły się, że w 1989 roku żeśmy, że tak powiem, reaktywowali stary klub piłkarski w tym właśnie gronie, plus nieobecny tutaj jeszcze Waldek Siusta. Brakuje tutaj w tej chwili kilka jeszcze osób. Przede wszystkim świętej pamięci Franciszka Gorczycy, który był trenerem, piłkarzem, a jednocześnie głównym sponsorem tego klubu,